Witam w czwartym już odcinku Szkoły Fingerboardingu. Trikiem dziś będzie backside poprzowit. Na początek taka mała informacja dla niewtajemniczonych. Jak wygląda szowit, a jak poprzowit. Tak wygląda szowit. A tak wygląda poprzowit. Różnica tkwi jedynie w tym, że za drugim razem używamy konkretnie taila do podbicia deski. Jeżeli po prostu jakby przesuwamy deskę po ziemi, nie używamy tego określenia pop. Jak wygląda ustawienie palców przy robieniu backside poprzowita? Praktycznie tak samo jak deoli. Przedni palec przed śrubkami, środkowy na tailu. Różnica jedynie może tkwić w tym, że palec środkowy delikatnie odsuwamy w ten sposób. Dlaczego? Żeby zapobiec ewentualnemu zrobieniu wariaki flipa. Pokażę się w ten sposób. Jak zrobić backside poprzowita? Powinniście umieć do tego triku bardzo dobrze oli. Jest niezbędne, bo te triki są bardzo ze sobą powiązane. Jak to zrobić? Podbijamy deskę. Unosimy się tak delikatnie, jakby pionowo. I w tym momencie zawijamy środkowy palec do tyłu, żeby nadać powoli rotację desce. Ona powinna się już delikatnie, jakby pionowo podkręcić i dojść do poziomu. Przez to potem tylko lądujemy. Gdybyście mieli jakiś problem ze zrobieniem tej sztuczki, można ją sobie tak jakby wyobrazić i w najprostszym sposobie próbować robić coś takiego, że deskę podbijamy i tak jakby spuszczamy. Nie jest to tak zbyt nieładny obrót, ale jeżeli zrobicie to odpowiednio szybko i dość płynnie, coś takiego, to w ten sposób powinniście wykonać tego szowita. Bo tak na dobrą sprawę właśnie ten ruch tak wygląda. Może nie tak perfidnie, ale w ten sposób, że podbijamy i ją spuszczamy. Trying to get away, trying to get away, keep dragging me.